aujourd'hui. Vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pokój wam, bracia, witajcie. Budzi się nowy, piękny dzień, kolejny piękny dzień. Niektórzy na żaglach, niektórzy w górach, a niektórzy w rozpalonych miastach, wśród gorączki ulic, pracy, dzieci, obowiązków. I wszyscy otrzymujemy słowa Ewangelii Rozesłania. Chrystus mówi nam, dając nam właśnie teraz, w tym czasie, w którym w zasadzie powinniśmy dostać może, tak jak spodziewalibyśmy się, jakieś słowo o odpoczynku, o naturze, o stworzeniu. Otrzymujemy słowo Ewangelii Rozesłania, dlatego że dla nas, którzy jesteśmy uczniami Chrystusa, każdy czas jest czasem rozesłania, jest czasem, żeby szukać owcy zagubionej, naszych braci, którzy cierpią, którzy są jak konar drzewa unoszący się na powierzchni wody, jak mówiło nam słowo. Nie wiem, czy udało wam się wczoraj być posłanym do kogoś, kto jest właśnie takim konarem drzewa unoszącym się na powierzchni wody. Czy mieliście w sobie to samo pragnienie, które ma Chrystus, które sprawia, że nie możecie spokojnie kosztować i cieszyć się wolnym czasem i spokojem i odpoczynkiem, tylko jest w was to pragnienie, które rozpalało Chrystusa, które sprawiło, że zostawił chwałę, która mu przysługiwała i stał się jednym z nas, stał się naszym sługą, tym, który myje nam nogi, który czyni się naszym niewolnikiem, służąc nam, brudząc się naszymi grzechami, siadając z nami do stołu. Mam nadzieję, że wam się to udało. Jeżeli nie wczoraj, no to dzisiaj jest ten nowy dzień i otrzymujemy Ewangelię. Pierwsza myśl, która dla mnie jest taka ważna, to, że ta misja, którą mamy, jest misją Jana Chrzciciela. Tego, który, kiedy go pytają, czy ty jesteś Mesjaszem, mówi, nie jestem. Czy ty jesteś Eliaszem? Nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Nie jestem. Kim więc jesteś? I on odpowiedział wtedy, jestem głos wołający na pustyni, prostujcie drogę Panu. I potem sam powiedział, ja tylko chrzczę was wodą, ale za mną idzie ten, który będzie chrzcił was Duchem Świętym i ogniem. Bo inaczej jak moglibyśmy zrozumieć to polecenie Chrystusa, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Potraficie to zrobić? Nauczył was ktoś tego? Mnie też nie uczono. Ani w seminarium, ani we wspólnocie. Nie wiem, jak oczyścić trędowatych, jak wskrzeszać umarłych. Ale to nie ja mam to robić. To jest właśnie to, że Chrystus posyła uczniów tam, dokąd sam pójść zamierzał. My mamy tylko tę misję przygotować drogę Panu. Być Jego narzędziem, dać się posłać, dać się poprowadzić, żeby otworzyć drogę na Tego, który idzie razem z nami. A Jego imię jest święte i Jego imię jest Jestem. Ten, który jest, ten, który się uobecnia, ten, który czyni to, co obiecuje. Idźcie i głoście. Mamy głosić, a Pan będzie przychodził z tym głoszeniem dobrej nowiny. To jest ta pierwsza myśl. I żeby to czynić, to trzeba być uczniem. Wiemy, że to zdanie, które wprowadza, rozpoczyna, otwiera ten dziesiąty rozdział, tą Ewangelię Rozesłania, Jezus przywołał do siebie swoich uczniów i z nich uczynił tych, którzy są apostołami. Że trzeba być uczniem, trzeba mieć relacje ze swoim Panem, ze swoim nauczycielem. I tak jak Chrystus, który powiedział, że nie czyni niczego, czego nie widzi u Ojca, który działa,
Tak samo i uczeń jest nikim innym jak tym, który czyni to, co widzi, że jego Pan czyni. Mało tego, nie mówi tego, czego nie słyszałby od swojego Pana. Jesteśmy tymi, którzy tylko przekazują to, co sami otrzymają. Dlatego Chrystus mówi, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Ale co darmo otrzymaliśmy? Jeżeli otrzymaliśmy moralizm, jeżeli takie było nasze spotkanie z Chrystusem, że otrzymaliśmy moralizm, że otrzymaliśmy tylko musisz, musisz, musisz. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Trzeba, trzeba, trzeba. Tak się robi. To będziemy to dawać. Jeżeli nic nie otrzymaliśmy darmo, że wszystko trzeba było, na wszystko trzeba było zasłużyć, na wszystko trzeba było zapracować, na wszystko trzeba było zaciskać zęby, trzeba było się wysilać, to tak samo będziemy postępować względem tych, których będziemy spotykać. Nie będziemy mówili, że miłość Boga jest za darmo, że miłość Boga wyprzedza cokolwiek, że nie będzie tego widać także w naszym życiu, bo może niekoniecznie będziemy mówili to, że trzeba, trzeba, bo nauczyliśmy się pewnych pojęć, prawda, że miłość Boga jest za darmo, ale całym naszym życiem będziemy mówili, że na miłość Boga trzeba zapracować. Będzie to widać w naszych postawach, w naszych czynach, w tym, w jaki sposób będziemy wchodzili w relacje z drugim człowiekiem. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. To jest ta druga myśl. Mam to doświadczenie w sobie, jestem uczniem i widzę, że Bóg w ten sposób przychodził do mojego życia, że za darmo, że mnie ukochał. Mam to doświadczenie, o którym mówi dzisiaj Bóg przez proroka Ozeasza, Boga, który podnosi do policzka niemowlę, Boga, który przyciąga nas więzami miłości, nie więzami jakiegoś niewolniczego posłuszeństwa, ale miłości Boga, który dał mi wszystko, którego miłość przekracza zdolność mojego przyjęcia tej miłości. Darmo otrzymałem, darmo daję. I z tego rodzi się trzecia rzecz. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych czasów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Jeżeli mam w sobie doświadczenie tej darmowej miłości, wyprzedzającej miłości Boga, który mnie ukochał w moich grzechach, który na mój grzech miał słowo przebaczenia, który ubrudził się moimi grzechami, który nie uczynił mnie swoim niewolnikiem, bo tak nie był taki jego zamysł, to rodzi we mnie tą samą postawę tej wolności względem drugiego człowieka, że nie czynię go swoim niewolnikiem, swoim dłużnikiem, że nie domagam się wdzięczności, nie domagam się szacunku, nie domagam się posłuszeństwa, że to, co czynię, czynię z miłości do drugiego człowieka. Nie chcę na tym zarobić. Nie chcę rozmienić to na pieniądze, na szacunek, na uznanie, na wdzięczność. I tak jak w moim Panu nie widziałem, żeby był tak i nie, tak i ja nie chcę mieć dwóch sukien. Nie chcę, żeby we mnie był stary i nowy człowiek równocześnie. Nie chcę robić rzeczy, bo tak wypada, bo tak należy, bo tak robi chrześcijanin. Tylko chcę być uczniem, chcę być tym, w którym jest tylko tak, jest tylko ta nowa natura. I to rodzi we mnie tą prośbę do Pana, żeby On to uczynił. Bo tylko On może to uczynić, sprawić, że będzie we mnie tylko jeden człowiek, ten nowy człowiek, który nie ma innych pragnień, innych dążeń, innych oczekiwań, który da mi tę zdolność umierania sobie. Widzimy, jak dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam tą triadę. Być świadkiem, być posłanym i tracić życie. Wkroczmy z tym słowem w ten nowy dzień, który się rozpoczyna. I jeżeli wczoraj nie daliśmy się posłać,
to dzisiaj, zanim cokolwiek zrobimy, wróćmy do relacji uczniowskiej z naszym Panem, aby to doświadczenie najpierw na nowo ożywiło się w nas. Dlatego, że bez tego doświadczenia, tej relacji z naszym Panem, miłości, która przychodzi od Niego, nie będziemy w stanie dać się ani posłać, ani nie będziemy mieli ochoty, ani nie będziemy mieli tej właściwej postawy względem tych wszystkich, których Pan dzisiaj da nam spotkać. A więc odwagi, bracia, dobrego dnia, pokój Wam.